Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj będziemy kontynuować temat dewy roślin i zajmiemy się bardzo wyjątkową dewą, którą na pewno znasz. To oczywiście bzy, te piękne fioletowe, zazwyczaj fioletowe bzy, które dokładnie w tym momencie otaczają nas swoim aromatem. Bez, inaczej zwany lilakiem, jak już sama nazwa mówi, jego kolor, ten pierwszy, ten naturalny, to zawsze był kolor taki właśnie piękny, fioletowy. Dopiero od XIX wieku wprowadzono jak gdyby te inne formy. Poprzez krzyżówki powstały bzy białe, takie bardziej bordowe, czy inne odmiany o mniejszych czy większych kwiatach. Nasze dzisiejsze spotkanie prowadzę tutaj w moim gabinecie, dlatego jest ten głos taki troszeczkę jak gdyby inny niż gdy nagrywam na zewnątrz, ale pada deszcz, to jest takie piękne, oczyszczające. Jak widać naszym żabkom w stawach to wcale nie przeszkadza, ale nie mogłam wyjść na zewnątrz, tylko spotykamy się jak gdyby wewnątrz. Chciałabym dzisiaj powiedzieć tak troszeczkę, tak jakbyśmy spotykali się na herbacie i rozmawiali o różnych przeżyciach i zachęcić Cię do tego, aby nawiązać kontakt z tą szczególną dewą, właśnie bzu, lilaka, tak by poczuć jej siłę, jej moc i podzielić się ze mną Twoimi doświadczeniami, odczuciami, czy z innymi osobami, które dokładnie w tym samym czasie będą prowadzić te same doświadczenia, nazwijmy to tak. Bez jest dla mnie takim symbolem piękna. Ten zapach jest jednym z moich ulubionych zapachów i kojarzy mi się z taką właśnie głębią, a jednocześnie lekkością, a jednocześnie taką energią, że wszystko jest możliwe, że siła wyższa wspiera mnie we wszystkim, co robię, jak idę, jak działam. I wystarczy czasami nawet zdjęcie bzu, by wywołać w moim wnętrzu takie niesamowite odczucie, takie, gdzie wiara przenosi góry, nazwijmy to tak, że wszystko, czego pragniesz, jest możliwe, że wszystko, co jest pragnieniem Twojego serca, możesz zmaterializować. Tak mnie osobiście się kojarzy bez, chociaż moje doświadczenia z tą dewą, były różne. Może zaczniemy od tego, jak nasze dzisiejsze spotkanie jest takie bardziej osobiste. Chciałabym opowiedzieć Ci właśnie o tej dewie. To wszystko, co tak w tym momencie przypomina mi się i kojarzy. Może zaczniemy od tego, że zarówno u moich dziadków, gdzie wychowywałam się przez pierwsze 4-5 lat mojego życia, były lilaki, takie dzikie lilaki. Moi dziadkowie nie uprawiali ich w ogrodzie, ale były one po tak zwanych krudach. Ja myślę, że to jest dialekt góralski. Krudy to były takie miejsca, które rozdzielały jedno pole od drugiego, czyli jak gdyby takie granice terytorium, granice pól uprawnych. I te krudy były i są do dzisiaj, na szczęście, czy zostały w tym miejscu, bardzo magicznym miejscem. Ponieważ na tych krudach rosły zawsze duże drzewa. U moich dziadków były to głównie lipy, ale również, jak się nazywają po polsku? Nie przypominam sobie w tym momencie. Klony. Czyli te takie piękne, co mają takie piękne liście. Gdy zaczyna się jesień i zbieramy te klonowe liście we wszystkich kolorach. To jest takie bardzo magiczne przeżycie. Ale na tych krudach, czyli tych granicach, były całe takie góry kamieni, ponieważ gdy nasi przodkowie wycięli las, stworzyli te pola uprawne w górach, w polskich Beskidach, to wszystkie kamienie, które były na tych polach i które utrudniały tak zwane bronowanie, czyli obróbkę tego pola, zbierano i układano na tych krudach, czyli sąsiad z jednej strony, a drugi sąsiad z drugiej strony. I przez wiele lat te krudy stawały się takim właśnie niesamowitym, magicznym miejscem, bo nie tylko ta energia tych wielkich drzew, nie tylko ta energia kamieni, w których mieszkały później wszelkiego rodzaju jaszczurki, padalce, żmije zygzakowate, gdzie wygrzewały się na tych kamieniach na słońcu. To było takie magiczne, bo jak wiesz, wąż żmija to jest bardzo wyjątkowe zwierzę mocy, ale również to, że na tych krudach rosły wszelkiego rodzaju owoce, czyli i głogi, i jeżyny, ostrężyny, maliny, dzikie maliny. To były takie miejsca po prostu dzikie, gdzie buszowały ptaki w zaroślach. I ja byłam dzieckiem, które wychowało się jak gdyby w środku tej natury. Moja mama zawsze mi opowiadała, że gdy pracowali na polach, to gdy ja byłam niemowlęciem, to ustawiała wózek ze mną właśnie na tej krudzie, w tym magicznym miejscu. Już teraz nie ma się co dziwić moich wszystkich właściwości. I ja byłam bardzo spokojnym dzieckiem. Ja nigdy nie płakałam, tylko cały czas albo spałam, albo gdy ktoś podchodził do tego wózka, to śmiałam się i ruszałam rączkami i nóżkami. I tak patrzyłam w te korony drzew, prawda? Bo jak leżymy w wózku, patrzymy w te kwitnące na przykład lipy, czy jawory, czy klony. No niesamowite przeżycie. No, obok mnie zawsze tam żmije, węże, pająki, jaszczury, wszystko co możliwe, prawda? Czyli to również uodporniło mnie na te energie, które kryją się za tym symbolicznym znaczeniem, prawda? Ale nie o tym chciałam mówić. Chciałam ci tylko opowiedzieć, jak te krudy wyglądały, aby można było sobie to wyobrazić, bo dokładnie w tych miejscach były bzy. Te dzikie bzy, te dzikie lilaki. I gdy zaczynał się ten czas, dokładnie teraz, gdzie przygotowano pola pod uprawę na przykład ziemniaków, to te bzy były w pełni kwitnienia. I ten zapach rozchodził się wszędzie. I to tak magicznie wpłynęło na mnie, na moje życie, że towarzyszyło mi praktycznie, towarzyszy mi do dzisiaj. Moją pierwszą rośliną, którą posadziłam w magicznej oazie, jedną z pierwszych roślin, były właśnie lilaki, 3 sztuki. Z nich tylko jeden przeżył, jest taki malutki, biedniutki, nie może się do tego klimatu przystosować, a to już jest tyle lat, prawda? Mimo mojego całego wsparcia bardzo trudno mu tutaj jak gdyby zapuścić głębokie korzenie. I te bzy, to było to pierwsze przeżycie. Później, gdy w wieku 6 lat poszłam do przedszkola, to już przenieśliśmy się jak gdyby, to znaczy moi rodzice budowali w tym momencie dom i mną zajmowała się moja druga, ukochana babcia, czyli nie ta od strony mamy, tylko ta od strony taty, i ona pochodziła z Wrocławia, z okolic Wrocławia, i miała bardzo wiele przyjaciół Niemców. W tym czasie to były te czasy, gdzie, prawda, przesiedlenia Niemców ze Śląska i tak dalej. I miała właściwie do końca swojego życia, także mój tata utrzymywał stosunki z tymi przyjaciółmi z Niemiec, mimo że przyjaciele ci mówili po polsku. Mój tata nie umiał niemieckiego, moja babcia troszeczkę umiała po niemiecku. I ona była zafascynowana sztuką ogrodnictwa, ponieważ gdy zamieszkali we Wrocławiu, kupili taką starą po niemiecką willę. I ta willa była taka piękna, taka wyjątkowa. Ja jej nigdy nie widziałam, nie było mi dane zobaczyć tego miejsca. Ponieważ gdy ja już byłam małym dzieckiem, to moi dziadkowie przenieśli się do Bielska i tą willę sprzedali. I pamiętam, że moja mama opowiadała, że była tak zafascynowana, gdy przyjechała do tego ogrodu, to właśnie ta babcia, czyli jej teściowa, nauczyła ją tego tej całej sztuki ogrodnictwa. To było to, gdzie moja mama do dzisiaj jest tak zafascynowanym ogrodnikiem i tam właśnie poznała lilaki. Ten cały ogród, ten stary poniemiecki ogród był właśnie taką sztuką kolekcjonerską różnych drzew, różnych krzewów i właśnie lilaków we wszystkich kolorach. I moja mama wszystkie lilaki, które ma do dzisiaj w swoim ogrodzie, a ma ich całe mnóstwo, praktycznie połowa ogrodu, to są właśnie lilaki, czyli bzy, tylko te odmiany już uprawiane, czyli sztuczne, nazwijmy je tak, które powstały poprzez różne krzyżówki. I to był również taki symbol, że gdy ja przeszłam do przedszkola i zamieszkałam już z moimi rodzicami w ich nowo wybudowanym domu, to już w ogrodzie były te lilaki i one po prostu fascynowały mnie dalej, jeszcze może nawet bardziej niż te lilaki wcześniejsze, te dzikie, ponieważ te odmiany miały takie wielkie kwiaty, takie piękne, pachnące i nigdy nie odważyłam się zerwać lilaka w ogrodzie mojej mamy, bo moja mama miała takie przekonanie, że kwiaty powinny rosnąć, czyli gdy zrywamy je do bukietu, no to dlaczego odbieramy im życie? I nigdy moja mama nie zrywała kwiatów do bukietu i tak wychowałam się, że do dzisiaj, jeżeli tworzę jakiś bukiet, to tylko zazwyczaj z takich kwiatów, które na przykład zostały połamane przez wiatr, przez deszcz, albo które wyrażają na to zgodę. Tak się tego nauczyłam i tak mi to towarzyszy do dzisiaj. Ale w tamtym czasie miałam przyjaciółkę, która no, była troszeczkę inaczej wychowana i właściwie ona uczyła mnie wszystkich takich rzeczy, które były zabronione, nazwijmy to tak. Czyli ona pochodziła z miasta i pamiętam, że kiedyś, gdy wędrowałyśmy ze szkoły, to był taki właśnie czas, gdzie kwitły bzy, te lilaki. I na pewno już o tym opowiadałam, może sobie przypomnisz, bo jestem pewna, że już wiele takich sytuacji, tak w tych różnych spotkaniach gdzieś przewija się w tle. To było tak, że przechodziłyśmy koło plebanii, czyli był kościół i była plebania, w której mieszkał ksiądz. I ta plebania była obrośnięta od całej strony wschodniej właśnie lilakami, tymi bzami. I to wyglądało tak pięknie, a myśmy mieli lekcję religii na tej plebanii. No i moja przyjaciółka Monika, która w tym momencie jest psychologiem, została jak gdyby lekarzem dusz, prawda? Ale wtedy była właśnie takim dzieckiem, które robiło wszystko na przekór i chyba wszystkiego musiała doświadczyć, a teraz pomagać ludziom, to namówiła mnie do tego, abyśmy poszły na tą plebanię i zerwały bzy. No i ja byłam takim dzieckiem, które wszystko materializowało, tak jak dzisiaj to mam, czyli te właściwości już były wtedy obecne i gdy czegoś się bałam, to również bardzo szybko to materializowałam. I gdy żeśmy tego bzu narwały, tego lilaka, cały taki wielki bukiet, ona jeden, ja drugi, to jak już żeśmy wracały do domu, to ja cały czas miałam takie no, złe myśli, prawda? Po pierwsze, moja mama była przeciwnikiem zrywania kwiatów. Czyli to już było pierwsze, czyli takie przekonanie, że kara mnie spotka za to, a drugie przekonanie, że ukradłam ten bez od księdza, czyli na plebanii, czyli jeszcze od tej siły kara mnie spotka. I tak byłam tym przerażona, odsuwałam te myśli, ale taka mała dziewczynka, prawda, ja ile miałam wtedy lat, 6 albo 7, cały czas jednak o tym myślałam. To było już w tej podświadomości, ten strach zawarty. No i gdy przyszłam do domu, moja mama jeszcze była w pracy. Ja byłam takim dzieckiem, które wychowało się z kluczem na szyi, prawda? Otworzyłam dom i poszłam do piwnicy, no bo wiedziałam, że aby taki bez trzymał się długo w wazonie, a tak mnie on fascynował, tak strasznie chciałam go jak najszybciej przenieść do mojego pokoju i od razu łączyć się z tą energią i tym zapachem. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, jakie właściwości ma BEZ, to przyciągało mnie I dokładnie tak było, bo ja już kiedyś opowiadałam Ci o tym, że dom moich rodziców mieszka jest postawiony w bardzo strasznym miejscu, czyli takim miejscu, gdzie no, są po prostu dusze, które popełniły samobójstwo. Było to 7 kobiet i dokładnie one grasują jak gdyby w całej tej okolicy. Ale nie o tym chciałam Ci mówić, żeby Cię nie straszyć. Ja zawsze w tym domu czułam się bardzo źle i w tym domu mnie również spotkało to chyba co najgorsze może spotkać małe dziecko, czyli molestowanie od strony mojego dziadka. I nikt o tym nie wiedział i do dzisiaj nikt nie jest w stanie w to uwierzyć. I to było bardzo, bardzo trudne przeżycie i cały czas miałam no, do czynienia jak gdyby z tymi nie tylko duszami, które błąkały się tam po okolicy. Jednocześnie ten dom był blisko cmentarza, jest do dzisiaj blisko cmentarza, czyli te wszystkie opowieści i tak dalej, to wszystko w oczach tego dziecka, które widzi to wszystko, czuje to wszystko, nie były tylko fantazją, tylko były normalne, naturalne i namacalne. I tak właśnie miałam potrzebę tego bzu. A dlaczego? Zaraz Ci o tym opowiem. Jak działa bez. Lilak, żeby nie pomylić go z tym czarnym bzem, prawda? Tylko chodzi o te fioletowe bzy, które tak pięknie pachną, które są zazwyczaj w ogrodach. I wyobraź sobie, że wtedy, gdy poszłam do piwnicy i szukałam młotka u mojego taty w warsztacie, mój tata wychowywał mnie troszeczkę tak jak chłopca, dlatego ja byłam taką dziewczynką, która wszystko potrafiła zrobić, czyli coś skręcić, rozkręcić, naprawić i tak dalej. No i nie było to dla mnie problemu. Znalazłam młotek, taki wielki młotek, 5-kilowy, żadnego innego nie mogłam znaleźć. No i zaczęłam rozbijać te nóżki tego czarnego bzu, czyli te odcięte kawałeczki, aby się długo trzymał. No i już przy drugim bzie spotkała mnie kara, której się tak bardzo bałam, że zamiast w to drewienko uderzyłam w mój palec. I to było ciekawe, że palec wskazujący, do dzisiaj ten paznokieć jest właściwie najładniejszy z moich wszystkich paznokci. I uderzyłam i rozbiłam cały koniuszek palca, czyli on się bardzo pięknie zregenerował, dlatego mówię, że jest to jeden z moich najładniejszych paznokci, ale jak wiesz, palec wskazujący jest odpowiedzialny za ego, czyli za to małe stworzonko, które mieszka w każdym z nas, którego nie wolno mylić z duszą wyższą. Ego jest właściwie zawsze takie bardziej związane ze sprawami ziemskimi i które zazwyczaj robi wszystko na przekór. Czyli gdy słuchamy tego naszego ego, to zazwyczaj podejmujemy złe decyzje, a dopiero gdy słuchamy duszy wyższej, to podejmujemy właściwe. No i rozbiłam sobie cały ten palec i tak moja mama przyszła do domu, a tutaj po prostu szpital. No i tak mnie to bardzo bolało i to kilka dni. Miałam potem czarny ten cały palec, bardzo symboliczne, prawda? No, ale ten lilak był obok mnie i dodawał mi otuchy i wsparcia. I tak właśnie to było to materializacja tego, czego najbardziej się boimy, czyli naszych obaw, naszych strachów podświadomości, tego cienia wewnętrznego. I tak to była ta historia tego skradzionego bzu. Moja koleżanka kilka razy do mnie przychodziła, ta przyjaciółka, i moja mama ją wysyłała do domu z powrotem, że ja śpię, że jestem chora i w ogóle no strasznie byłam chora, miałam tylko rozbity palec, no ale jak to małe dzieci, prawda? No ale o czym chciałam Ci dalej powiedzieć? I tak do tego tematu dzisiaj właściwie skłoniła mnie wczorajsza rozmowa z moją mamą, ponieważ zadzwoniłam do mojej mamy chyba po miesiącu przerwy i tak żeśmy rozmawiały o tym, jak ona się czuje, co tam u niej i w ogóle. I moja mama powiedziała mi, jak bardzo coś przeżyła. I mnie to tak bardzo poruszyło, że właściwie nie planowałam tego, że będę dzisiaj mówić o bzie, czyli o lilaku, ale jakoś tak, gdy zastanawiałam się, o czym chciałabym dzisiaj z Tobą porozmawiać, to ten temat odezwał się jak gdyby sam z siebie. Wyobraź sobie, że... Ja tylko sprawdzę, czy się jeszcze nagrywa. Tak, nagrywa się. Że Obok mojej mamy była druga działka, jak gdyby, czyli moi rodzice mieli dom postawiony, a ta działka była pusta. Ja bardzo chciałam kupić tą działkę, ale sąsiadka była w niesamowitym konflikcie z moją mamą i gdy poszłam do notariusza, aby kupić tą działkę, to okazało się, że moje nazwisko jest na liście osób, była cała lista osób, dla których ta działka nie jest wystawiona na sprzedaż. Nie mogliśmy tej działki kupić ani ja, ani moja mama, ani w ogóle nikt z naszej rodziny, ani nikt z sąsiadów. Została ona sprzedana dla zupełnie obcej osoby. I obok niej, to było pierwsze przeżycie, to było mniej więcej 2 lata temu i na tej działce również były bzy, lilaki i powtórzyła się ta sama historia, która powtórzyła się w tym momencie, którą moja mama tak bardzo przeżyła. Obok tej działki była kolejna i tą chciała sprzedać sąsiadka, ale dla mnie nie miało to sensu, aby kupować działkę jak gdyby jedną dalej, a pomiędzy mieć kogoś innego, prawda? Czyli byłyby to jak gdyby dwie zupełnie oddzielne nieruchomości czy nieruchomości. Dlatego tej działki nie kupiłam, bardzo dzisiaj tego żałuję, bo mogłam tyle roślin ocalić i mogłam stworzyć już magiczną oazę kolejną w Polsce, ale jakoś tak nie było mi to po drodze w tamtym czasie. I tą działkę kupił znowu ktoś inny, ktoś obcy i to są bardzo młodzi ludzie i to tak bardzo właśnie moją mamą poruszyło, że na tych 2 działkach były bardzo stare odmiany. Nie tylko krzewów, ale również owoców. A zarówno ten jeden kupiec, jak i drugi mają małe dzieci. I moja mama miała taką nadzieję, że oni przynajmniej część tych drzew owocowych, tych cudownych starych odmian, których już dzisiaj praktycznie nie można nigdzie kupić. Te drzewa były co roku obsypane kwiatem, obsypane owocami, a oni po prostu i jeden i drugi wjechali z pychaczem na tą działkę, zrównali wszystko z ziemią i postawili domek w środku. Czyli można było ten domek tak postawić, żeby przynajmniej część, prawda, ochronić tych starych drzew. A jednak wszystko zrównane z ziemią, pusto, zupełnie. I moja mama, która tak się angażowała zawsze we wszystko dookoła, bardzo to przeżyła, ponieważ widziała to na własne oczy i tak właśnie mówiła do mnie: wiesz, Marysiu, tak płakałam, jak te piękne bzy, oni tym spychaczem po prostu zrównali z ziemią i nie było szans, żeby je ratować, żeby je posadzić i po prostu jak dla ludzi nie ma coś takiego wartości. I to jest coś takiego, o czym chciałam Ci dzisiaj powiedzieć, ponieważ dla ludzi nie ma to wartości, ale to wszystko wraca. Ja pamiętam, że gdy moi dziadkowie przepisali dom dla mojego wujka, to mój wujek jako pierwsze co zrobił, to wyciął wszystkie stare drzewa owocowe i dokładnie w tym roku zachorował na raka. I zachorował na raka płuc, czyli to jest również bardzo symboliczne. I tak długo ta choroba się za nim ciągła. Praktycznie był na granicy życia, tylko żył na sterydach. I ja bardzo często z nim rozmawiałam i mówiłam: wujciu, nie obraź się na mnie, ale moim zdaniem to jest kara, nazwijmy to tak, za wycięcie tych drzew. I wujek zawsze nie chciał tego zrozumieć, bo jest bardzo taki związany z nauką, tylko to, co udowodnione naukowo, to prawdziwe, ale że nauka w ostatnim czasie bardzo wiele udowadnia rzeczy, które są dla nas normalne i naturalne. To było 2 lata temu, gdy z nim rozmawiałam, powiedział mi tak: wiesz, Marysiu, że ty chyba miałaś rację, bo wyobraź sobie, że byliśmy z ciocią w mieście i kupiliśmy nowe drzewa owocowe i posadziliśmy je w zeszłym roku i mój stan zdrowia zaczął się poprawiać. Czyli tak jak gdyby to zrozumienie tego wywołało w nim pewne działania, posadzenie nowych drzew i automatycznie, mimo tego, że nie zmieniał ani sterydów, ani sposobu życia, ani niczego, oprócz tego właśnie nagle połączenia się z naturą, to zdrowie zaczęło wracać. Czy nie jest to piękne i symboliczne? Dzisiaj mój wujek, to jest w tej chwili 3-4 lata później, czuje się bardzo dobrze i ciągle sadzi nowe drzewa i nowe krzewy. No, jest to niesamowite, prawda? Ta zmiana i przemiana. Czyli to są moje przeżycia związane z bzem, z lilakiem i dzisiaj chciałabym zachęcić Cię do tego, że gdy opowiem Ci teraz o tej dewie, jak ona działa, do czego wykorzystywali ją nasi przodkowie, to zachęcić Cię do takich doświadczeń, aby jeżeli gdziekolwiek są bzy, jeżeli masz swoją działkę, jeżeli masz jakikolwiek skraweczek ziemi, to może kupisz bez w sklepie ogrodniczym, posadzisz ten bez i będziesz łączyć się z tą energią i korzystać z niej. Zawsze w tym momencie, gdy będzie Ci źle, gdy będziesz czuć ataki energetyczne, wampiry energetyczne, złe energie, duchy, demony, uroki, klątwy, wszystko to, co złe, bo ta dewa chroni właśnie przed tym. Czyli może do tego Cię zachęcę i do drugiego takiego odczucia, by połączyć się z tą dewą, gdzie jeżeli rośnie gdzieś obok Ciebie, może na plebanii u księdza, to by się z nią połączyć i nie zrywając tych kwiatów, prawda? Chyba że ta dewa wyrazi na to zgodę i Ty zerwiesz, podziękujesz. Ja wtedy nie podziękowałam, nie zapytałam o zgodę, tylko po prostu zerwałam. Ale gdy poprosisz, odczujesz, czy jest to możliwe, aby zerwać te kwiaty. Jeżeli tak, zerwiesz i zabierzesz je do Twojego domu i będziesz się z tą dewą łączyć, dziękować jej i z nią współpracować. Jakie odczucia się pojawią? Mam nadzieję, że będziesz mieć ochotę, by napisać o tym do mnie w komentarzu, dokładnie tutaj pod tym spotkaniem. I jeżeli wielu ludzi zrobi coś małego, to poruszy się coś wielkiego. Czyli mam nadzieję, że każda osoba, która słucha teraz mojego głosu, że również zachęcę ją do takiego podzielenia się z nami Twoimi odczuciami. Czy masz takie wspomnienia, odczucia związane z bzem, z tym lilakiem fioletowym i... Jeżeli tak, jakie to były odczucia, a jeżeli nie, to najwyższy czas, aby się połączyć. I jak teraz odczuwasz tą dewę? Jak ona na Ciebie działa? To miejsce na komentarze to jest właśnie to miejsce, w którym dzielimy się naszymi odczuciami, wzbogacamy się wzajemnie. No i zaczynajmy to działanie tego bzu, czyli lilaka pospolitego. No pierwsza rzecz, która Ci się na pewno kojarzy, to ten podstawowy kolor, to jest fioletowy. No fiolet, energia przemiany, transformacji, prawda? Czyli bardzo, bardzo silna energia, którą można porównać do ametystu. Bardzo podobne działanie, zwróć na to uwagę. Jest przyporządkowany planecie Wenus. No i dlatego dzisiaj o tym mówię, prawda? Ponieważ mamy maj, miesiąc miłości, czyli Wenus, Afrodyta, prawda? Wszystkie te energie, takie no, piękna, miłości, szczęścia, spełnienia, kobiecości. Żywiołem jest woda, uwaga, bardzo ważne, bo zwróć na to uwagę, że lilak służy do oczyszczania i woda również służy do oczyszczania. Woda to emocje, najczęściej właśnie te wszystkie energie mroku, czy wampiry, nawet się mówi, wampiry emocjonalne bazują na emocjach. Te emocje są kluczem, by wejść do nas i korzystać z naszych energii. Symbol miłości, płodności i ochrony. Czyli, no i teraz jak ta dewa działa? No przede wszystkim usuwa wszystkie negatywne energie. Uroki, klątwy, złe oko, złe duchy, demony, podczepienia energetyczne, wampiry energetyczne i wszystkie inne larwy i takie po prostu ciemne istoty. I teraz tak, można korzystać w ten sposób, że masz obraz, na którym jest namalowany bez. Można mieć zdjęcie wydrukowane z internetu, można mieć naturalne kwiaty bzu, można mieć bez posadzony przed oknem, można mieć suszone kwiaty bzu. Jeżeli ta dewa wyrazi zgodę na to, poprosisz ją o pomoc, o wsparcie, to takie kwiaty bzu zawsze zbieramy w fazie księżyca malejącego. Czyli gdy księżyc zbliża się od pełni do nowiu, czyli od pełni księżyca te kolejne dni, aż ten księżyc cały czas jest coraz mniejszy, 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 mniejszy. To jest bardzo ważne. I teraz tak, jak można oczyścić na przykład Twoje pomieszczenie? Można poprzez te zebrane kwiaty rozrzucić je po podłodze. Wszędzie, hej, cześć, szczęsien. Kotek przyszedł? No, tak, dzień dobry, dzień dobry. Czyli można je rozrzucić po podłodze i poczekać, aż wyschną. W tym momencie kwiatuszki te zbierają do siebie wszystkie negatywne energie, wszystkie negatywne wibracje, które są w Twoim pomieszczeniu. I tak, gdy one wyschną, ty mały, nie przeszkadzaj tu. Ty zawsze przeszkadzasz nam na filmach i na wszystkim. To jest taki biały kot o żółtych oczach. No niesamowite, prawda? Kocurek. Czyli gdy one wyschną, to zamiatasz je miotełką. Czyli nie zbieramy ich odkurzaczem, tylko zamiatamy je jak prawdziwa czarownica miotełką z całej podłogi i potem pakujemy je na przykład w papierowy woreczek i rozrzucamy na zewnątrz, czy w lesie, czy po prostu gdzieś na łące, by ta energia powędrowała do natury. Czyli następuje w tym momencie ten proces transformacji i oczyszczenia energetycznego Twojego pomieszczenia. I potem ta negatywna energia zawarta w tych kwiatuszkach wychodzi na zewnątrz, do natury. Uwaga, nie wyrzucamy tego do kosza na śmieci, do toalety czy gdziekolwiek, ponieważ szacunek dla danej dewy. Jak my byśmy się czuli, jeżeli my komuś pomagamy, a ktoś by nas wyrzucił do toalety, odpływu czy po prostu szamba, czy gdzieś na śmietnik. No, czulibyśmy się niedobrze, prawda? Czyli jeżeli taki proces oczyszczenia przeprowadzasz, to zbierasz te kwiatuszki i wyrzucasz je na zewnątrz. I teraz tak, no oczywiście to jest możliwe w tym momencie, gdy kwiaty są w pełni rozkwitu. No ale co zrobić, jeżeli chcemy taką metodę oczyszczania przeprowadzać przez miesiące, gdzie kwiaty nie kwitną. Dokładnie tak samo. Te kwiaty... Szczęście, nie przeszkadzaj, cichutko. Nie, teraz nie mam dla Ciebie czasu. Za chwilkę. Tak, no chyba nie jest za bardzo z tym przekonany. Czyli te kwiaty suszymy i potem rozbijamy w moździerzu na proszek. I takim proszkiem będziemy w miesiącach, gdy kwiaty nie kwitną, oczyszczać pomieszczenie dokładnie tak samo, czyli rozsypujemy wtedy proszek i uwaga, żeby wymierzyć czas, bo jeżeli kwiaty są świeże, to wiesz, kiedy one wyschną i wtedy możesz je miotełką zebrać, a jeżeli mamy proszek, to nie wiadomo, kiedy zebrać ten proszek, kiedy on zebrał wszystkie negatywne energie z nas, z otoczenia, z naszych ubrań, z naszych przedmiotów. Do tego celu zapalamy fioletową świecę. Normalną świecę, taką zwykłego rozmiaru, którą można praktycznie kupić wszędzie w internecie. Zapalasz tą świecę i gdy ta świeca albo zgaśnie, albo się wypali, uwaga, zabezpiecz to miejsce, w którym stoi, żeby to miejsce, żeby się coś nie podpaliło, prawda? Czyli gdy ona zgaśnie lub się wypali, to w tym momencie ten proces oczyszczenia się dokonał i można wszystko zmieść i znowu wyrzucić na zewnątrz. Czyli to jest taka metoda oczyszczania pomieszczeń. Mamy oczywiście jeszcze metodę, którą możemy oczyszczać nasze ciało. I do tego celu tworzymy sól z kwiatami bzu, czyli albo proszek, albo świeże kwiaty. Zasypujemy solą morską, gruboziarnistą. Mieszamy to, mieszamy tak, żeby ta sól właściwie przeniknęła przez wszystko i myśląc o tej intencji, że ta sól będzie Ci służyć do oczyszczania i ochrony, czyli usuwania wszystkich negatywnych energii, larw, demonów i wszystkich innych istot z Ciebie i do odbudowy Twojego ciała energetycznego, po momentach ataków wampirów energetycznych czy jakichś złych sytuacji. I tą sól stawiasz na przykład w łazience, w pięknym, szklanym pojemniczku. Można kupić przepiękne pojemniczki w tym momencie, na przykład zatykane korkiem, czy jakieś inne naturalne, ale zawsze najlepiej szkło, prawda? Czyli nie żadne plastiki. I za każdym razem, gdy czujesz, że opuszczają cię siłę, że coś cię jakiegoś, pojawiają się złe myśli, złe emocje, negatywne jakieś myśli, to od razu jest symbol właściwie tego, że negatywne energie przejmują nad tobą kontrolę, to w tym momencie do wanny troszeczkę tej soli wrzucamy, bierzemy kąpiel, dziękujemy tej dewie, łączymy się z nią za oczyszczenie i w tym momencie no nie ma innego wyjścia, wodę trzeba wypuścić do odpływu. Można, jeżeli nie masz wanny, stosować miskę, czyli do miski wlewasz wodę, tą sól i moczysz ręce, nogi i czujesz, jak ściąga ta sól z tymi kwiatami bzu wszystkie te negatywne energie. Czyli to jest bardzo ważne. Można również stosować olejek, jeżeli na przykład nie chcesz brać kąpieli lub jesteś na przykład gdzieś w jakimś miejscu, gdzie ta kąpiel jest niemożliwa, to zawsze można mieć ze sobą maleńką taką buteleczkę takiego magicznego olejku. I do tego olejku możesz wykorzystać normalne olejki do masażu czy do twarzy, na przykład firmy Kadi. Jak wiesz, to jest firma, z której ja używam specyfików do włosów, naturalna firma. KHADI i ona ma różne przecudowne olejki, czy różany, czy olejek z fiołka, czy z kwiatów lotosu i on ma właśnie takie malutkie buteleczki szklane i do takiej buteleczki możesz wykorzystać ten olej i do niego dosypać albo tych kwiatów bzu, albo tego proszku zrobionego z suszonych kwiatów bzu. I ten olejek mieć zawsze przy sobie, na przykład w torebce. Kobiety mają łatwiej, prawda? Mają zazwyczaj ze sobą duże torebki. Chyba że ktoś jest taki dziwny jak ja, że nie nosi torebki. To będzie miał trudniej, będzie musiał szukać jakiegoś innego wyjścia. Ale takie malutkie buteleczki można nosić w torebce i gdy czujesz na przykład, że jesteś w pracy albo gdzieś i gdzieś atakują cię jakieś właśnie takie negatywne myśli czy osoby, to wychodzisz do toalety, zabierasz torebkę i tym olejkiem nacierasz nadgarstki, skronie, kark, tak jakbyśmy nakładali perfumy, prawda? I zobaczysz, że w bardzo krótkim czasie już te energie zostaną odcięte i zneutralizowane. Czyli taki specyfik czarownicy, który warto mieć ze sobą praktycznie zawsze. To jest, ja to nazywam taki... taka rzecz pierwszej pomocy, prawda? Coś się dzieje, od razu masz to przy sobie. Czyli zarówno kąpiel, jak i nacieranie takim olejkiem, czy ogólnie zapach. Są olejki eteryczne, chociaż tutaj bardzo trudno znaleźć olejek eteryczny, taki naturalny. Dlatego najlepiej zrobić sobie właśnie taki olejek z dobrego olejku i do tego dodać naturalne kwiaty. To jest najmocniejszy olejek. No i to mniej więcej wszystko, o czym chciałam ci dzisiaj powiedzieć. Zapraszam cię z całego serca do doświadczeń, do tego, by to wszystko wypróbować. Dokładnie teraz, gdzie te lilaki na pewno kwitną w twoim otoczeniu, a jeżeli mieszkasz na innym kontynencie, to warto mieć to jak gdyby w swojej podświadomości i gdy kiedyś gdzieś będziesz, gdzie te lilaki są, to wtedy się w to wszystko zaopatrzyć. Albo jeżeli nie masz innego wyjścia, to po prostu pracować z tą dewą przy pomocy zdjęć, przy pomocy obrazów. Również tak samo można się pięknie połączyć i tą pomoc otrzymać. No i czekam na komentarz, gdy tylko przypomną dziś jakieś rzeczy, jakieś wspomnienia z twojego dzieciństwa może, czy z jakichś poprzednich lat, czy teraz twoje doświadczenia. Będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielisz się tym ze mną. Dziękuję, zapraszam cię już na przyszły tydzień. Będziemy już normalnie pracować przy pomocy czasów i ceremonii i kontynuować naszą podróż. Życzę ci wszystkiego, co najpiękniejszego w tym cudownym miesiącu maju. Twoja Maria Bucardi.